Mi w zasadzie takim największym atutem Kutna jest to, że właśnie leży ono w centralnej części Polski i od najdawniejszych dziejów to położenie geograficzne decydowało o randze miasta. Krzyżowały się tu ważne szlaki handlowe, znajduje się tutaj od XIX wieku ważna linia kolejowa. Do niedawna jeszcze Kutno było bardzo ważnym węzłem kolejowym, bo z Kutna można było jechać w 5 różnych kierunków, zatem był to taki, można powiedzieć, ewenement. W każdym razie ta stacja kolejowa była naprawdę bardzo, bardzo ważna. Legendarne początki miasta i jego nazwa. Generalnie funkcjonuje kilka takich obiegowych teorii dotyczących tego, skąd wzięło się miasto, skąd pochodzi jego nazwa. Taka, można powiedzieć, najprzyjemniejsza legenda związana z początkami miasta Kutna związana jest z taką bardzo ważną postacią, jeśli chodzi o historię Polski, a mianowicie ze świętym Wojciechem. W warszawie świętego Wojciecha miał znajdować się Piotr z Kutnej Hory i on, przejeżdżając właśnie przez tutaj te okolice, w 997 roku miał założyć osadę. Pierwsza taka wzmianka źródłowa pochodzi z 1301 roku i dotyczy ona kościoła parafii świętego Wawrzyńca. Generalnie w źródłach, wcześniejszych źródłach informacji na temat przeszłości miasta brak, niemniej jednak z pewnością historycy zakładają, że miasto, osada funkcjonowała wcześniej. Do końca, można powiedzieć, wieku XVIII w mieście obowiązywały właśnie trzy herby. Generalnie nie było tutaj pełnej jasności. Najstarszym herbem jest ten po prawej stronie. Zdjęcie jest może co prawda niewyraźne, ale przedstawia ono właśnie dwa dziki naprzeciw siebie na tle, można powiedzieć, takiego sękatego pnia. Kutno było miastem prywatnym. Praktycznie do roku 1867 było miastem prywatnym, a więc należało do konkretnych osób. Od tego momentu, od roku 1867, stało się miastem należącym po prostu do państwa. Osobą z Kucińskimi generalnie związany jest przede wszystkim szeroko rozumiany rozwój miasta. Ten rozwój miasta przypada na czas XV-XVI stulecia. Kucieńscy nie zaniedbują przede wszystkim Kutna, budują. I w XVII wieku mamy do czynienia z upadkiem miasta. Ta sytuacja zmienia się w XVIII stuleciu. Za sprawą tego, że właścicielem miasta Kutna zostaje zupełnie nowa osoba, także osoba bardzo ważna, związana z historią Polski, jest to postać kanclerza Andrzeja Zamoyskiego i on staje się właścicielem miasta Kutna. Kolejna rzecz związana z miastem Kutnem. Kutno gdzieś na tych kartach historii się przewijało. No i taki bardzo ważny okres to wiek XIX, bo w wieku XIX przez Kutno przejeżdżały, no można powiedzieć, jedne z ważniejszych postaci, między innymi widoczny tutaj Napoleon Bonaparte. Było to wszystko związane z taką dość burzliwą historią państwa polskiego. Nie wchodźmy tutaj może w jakieś tam zbędne szczegóły, ale w roku 1806 do Kutna zawitały wojska napoleońskie generała Leblanc. W roku 1807 miał w Kutnie być sam Napoleon Bonaparte, który prawdopodobnie nocował właśnie tutaj w Gierardach. Nie jest to do końca sprawdzone, niemniej jednak mówi się, że tutaj nocował właśnie sam Napoleon Bonaparte, który podróżował w kierunku Tylży, gdzie został podpisany bardzo ważny dla Polaków traktat w Tylży. W roku 1863 dochodzi do wybuchu kolejnego powstania, tak zwanego powstania styczniowego. Ten budynek, który widzicie, to Nowa Oberża, czyli tak zwana górka, tak? I właśnie w tejże Nowej Oberży przez jakiś czas miały znajdować się władze powstania styczniowego, tak zwany rząd tymczasowy. Upadek powstania listopadowego i upadek powstania styczniowego doprowadził do pewnego regresu. Miasto, które na przełomie XIX wieku było jednym z większych miast,
po upadku powstania styczniowego pogrążyło się w regresie. Niemniej jednak takim istotnym impulsem do pewnych zmian była budowa linii kolejowej w roku 1861, która zadecydowała także, że na terenie miasta powstało wiele gmachów użyteczności publicznej, ulic, czyli innymi słowy miasto w XIX wieku na skutek rozbudowy linii kolejowej po prostu zaczęło się szybko rozwijać.